Działka o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych na południu stała się wybiegiem dla psów. Projekt od dawna był wyczekiwany przez wielu właścicieli psów. Wybieg powstał między publiczną szkołą podstawową nr 17 a blokami. Wejście jest od ulicy Urszuli. Radomianie uznali, że ogrodzony teren, na którym psy mogłyby swobodnie biegać, jest potrzebny i zagłosowali na projekt w budżecie obywatelskim. Na terenie wybiegu to właściciel lub opiekun czworonoga decyduje, czy zwolni psa ze smyczy i kagańca, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym psom oraz osobom. Psy rasy uznawanych za agresywne, zgodnie z odrębnymi przepisami, muszą być na smyczy i w kagańcu.